No to jesteśmy. Witam. Dzisiaj moim gościem jest Julia Nowicka. Witam cię bardzo i przede wszystkim gratuluję, bo wszyscy na to czekaliśmy. Jak się czujesz po tym meczu, bo no tak troszkę z piekła do nieba dzisiaj przeszłyście. Kto tam podgląda? A moja współlokatorka Martyna Łukasik. O, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. No, na pewno to jest dobre określenie, z piekła do nieba, ale wiedziałyśmy, że to nie będzie łatwy mecz, bo Kanadyjki na tym turnieju pokazują swoją dobrą grę, dobrą dyspozycję. Pokazały to w meczu z Turczynkami, więc my podeszliśmy do tego meczu jak do każdego kolejnego z mocnym przeciwnikiem, więc cieszę się, bardzo się wszyscy cieszymy, że wygraliśmy ten mecz, szczególnie przegrywając 2-0, bo wiemy, że nas to zbuduje na przyszłość. No właśnie, co to się stało na te pierwsze dwa sety? Czy to właśnie troszeczkę presja tego, że jednak gdzieś tam cały czas ta gra się nie układała i chciałyście wygrać, jakoś to was sparaliżowało, czy... No bo takich trochę dużo błędów było niewymuszonych, własnych, które się wam, no trochę się wam przydarzają w tym turnieju, ale trzeba je cały czas gdzieś tam minimalizować. No tak, dalej szukamy swojej gry, dalej się docieramy. Na pewno ta presja tutaj była tym czynnikiem, który spowodował taką szarpaną grę. Na pewno my bardzo chcemy i każda z nas indywidualnie i jako drużyna bardzo chcemy, żeby nasza gra coraz lepiej wyglądała i czasami aż chcemy za bardzo, myślę, i to może też być przyczyną właśnie tej nerwowości. W każdym razie ja jestem bardzo zbudowana, że udało nam się wygrać ten mecz i na pewno na przełomie czasu dostrzeżemy jakby wielkość tego spotkania. No właśnie, tak z meczu na mecz mam wrażenie, że buduje się ta też twoja dyspozycja gry i też coraz więcej takich odważnych zagrań ze środkowymi. Czy ty czujesz się coraz pewniej, czy wreszcie odnalazłaś się na boisku? Wiadomo, że nigdy nie wiadomo było, czy ty, czy Marta Krajewska rozpoczniecie, potem ta kontuzja, czy to też trochę gdzieś tam wybiło was i ciebie też z rytmu? No, na pewno, jakby to powiedzieć, rzeczywiście, no kontuzja Marty tutaj, a przepraszam, że kontuzja Marty tutaj na pewno była niespodziewana, ale no takie rzeczy się zdarzają i my jakby no musiałyśmy przejść od razu do porządku dziennego i tak od razu tutaj pozdrawiam Martę i życzę jej szybkiego powrotu do zdrowia, bo jest super dziewczyną. No i jeśli chodzi o moją grę, tak jak pytałaś, to może i tak, no może z meczu na mecz rzeczywiście gdzieś tam staram się może coraz odważniej grać. Wiadomo, że nie zawsze to wychodzi. Chciałabym, żeby wychodziło, ale nie wychodzi. Cały czas się zgrywamy, cały czas się z dziewczynami docieramy. No i myślę, że to będzie tylko procentować na przyszłość, ale my po prostu z meczu na mecz się cały czas budujemy i właśnie cieszymy się z małych rzeczy. Powiedz, czy ty jesteś bardziej taką rozgrywającą, która lubi, żeby trener podrzucał jej pomysły na kolejną akcję, czy raczej lubisz sama kreować grę i czy tutaj ewentualnie, jeżeli jesteś tą drugą, to czy czasami gdzieś tam z trenerem Nawrockim próbujecie szukać wspólnego języka? Jak to wygląda? Myślę, że kontakt jest jak najbardziej, przynajmniej moim zdaniem jest wskazany, żeby pytać się sztabu nie tylko nawet o jakieś tam tematy z dystrybucją, ale generalnie w trakcie meczu reagować na to, jak grają przeciwniczki i myślę, że ten kontakt tutaj jest i myślę, że w każdej drużynie powinien być.
I wiadomo, jak jest dobrze, to jest dobrze, to się nic nie zmienia, ale tak jak dzisiaj gdzieś tam reagowaliśmy na grę Kanadyjek i właśnie to też pozwoliło nam wygrać to spotkanie już później. Powiedz, czy takie zmiany częste na boisku, jeżeli chodzi o ustawienie szóstkowe, to jest coś, do czego już przywykłyście? Czy jest jakieś konkretne ustawienie, które ty preferujesz bardziej? Tu mówię konkretnie o akurat Magdzie i Malwinie, jeżeli chodzi o moment, kiedy są razem na boisku, bądź kiedy jest tylko jedna z nich. Ja w ogóle nie, myślę, że to w ogóle nie jest w, jakby w moim, przepraszam, że to nie jest w ogóle w moim, jakby nie zajmuję się tym, czy z tą mi się gra lepiej, czy z tamtą mi się gra lepiej, po prostu jest taka zmiana, jest potrzeba takiej zmiany i dobrze, że w ogóle dysponujemy takimi zmianami i raz możemy Magdę rzucać na przyjęcie, raz na atak, przepraszam za kolokwializm rzucać, bo to nie jest ładne określenie, tutaj przepraszam Madziu, ale no myślę, że nie jest to łatwe zadanie, ale no na pewno możemy z tego skorzystać. Powiedz, bo tak, nie ma teraz, jest ta młoda Łazowska, jesteś ty, ma dołączyć Kasia Wenerska. Czy to, że dołączy ta trzecia zawodniczka z troszkę większym doświadczeniem, też będzie dawało ci trochę więcej komfortu? Szczerze, no nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Na czy pewno... właśnie może wolisz taki bieg gry, gdzie jesteś sama i wiesz, że już tutaj musisz sobie jakoś tą grę kreować i wtedy dużo lepiej czujesz się wchodząc w mecz, bo wiem, że i tacy są zawodnicy. Znaczy ja aż, szczerze mówiąc, ja nie patrzę aż tak indywidualnie na to, bo ja mocno wierzę w ten zespół i przede wszystkim to, co mam w głowie, to jest to, żebyśmy grały jak najlepiej. Żebyśmy z meczu na mecz wyglądały jako drużyna coraz lepiej. I to jest dla mnie najważniejsze. I jeżeli gdy Kasia przyjedzie i to myślę, że na pewno wyjdzie na plus, że jest kolejna osoba, która coś fajnego doda do zespołu, więc tak na to patrzę. No to powiedz, co to jest, czego wam brakuje? Czy potrafisz to nazwać? Czy to jest bardziej atmosfera? Czy to jest jeszcze ilość godzin spędzonych w treningu? Czy to jest po prostu ilość meczów, jakie musicie razem ze sobą rozegrać na tym wyższym poziomie? No to wszystko, co powiedziałaś. Wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą, bo potrzebujemy czasu, potrzebujemy zgrania, potrzebujemy doświadczenia. To jest najważniejsze. Jesteśmy... myślę, że drużynowo młodym bardzo składem. To nie chodzi o to, żeby nas teraz tutaj rozgrzeszać z czegoś, tylko spojrzeć na realia. I my gdzieś tam już chcemy przerodzić to nasze chciejstwo w tą radość z siatkówki i żeby tutaj jak najwięcej zamieszać w tej Lidze Narodów, żeby wygrać, jak najwięcej spotkać i jak najwięcej wynieść jako drużyna. To jest nasz cel. A czy pamiętasz z dzisiejszego spotkania, czy była jakaś taka konkretna akcja, konkretny moment, który właśnie spowodował ten zwrot akcji, to może chciejstwo, które przełożyło się na to, że szło właśnie w meczu? Myślę, że przede wszystkim zaczęłyśmy lepiej zagrywać i Kanadyjki odrzuciłyśmy od siatki. One nakręcały się właśnie tą swoją szybką grą i wrzutkami. Później my troszeczkę się jakby przyzwyczaiłyśmy do tego i zaczęłyśmy więcej podbijać tych cięższych piłek, zaczęłyśmy blokować i tym się mimowolnie nakręciłyśmy. I tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, że bo myślę, że właśnie nie pamiętam jednego takiego momentu, w którym gdzieś to przełamanie nastąpiło. Myślę, że to przełamanie następowało tak powoli i gdzieś tam z punktu na punkt było ciut lepiej i aż w końcu zażarło. No to jeszcze pytanie na koniec. Komu przyznałabyś asa za to konkretne spotkanie dzisiejsze?
i dlaczego? Trudne pytanie, co? Bardzo, bardzo nie lubię gdzieś tam... Nie lubię tak oceniać swoich koleżanek bardzo, więc powiem, że... Ale może ktoś zrobił coś wyjątkowego, na przykład Martyna dzisiaj 6 asów, bardzo dobry mecz. Nie podrzucam, żeby nie było, że to ja wybrałam. Myślę, że ja tutaj nie będę nikogo jakby asować i powiem, że każda dołożyła cegiełkę do tego zwycięstwa i tego się trzymam. Trzymajmy wszyscy, że właśnie jesteśmy w tym razem i jesteśmy drużyną. No i bardzo ładnie. Powiedz mi jeszcze, jak ty się czujesz w tej bańce? Czy jest tam coś, co cię zaskoczyło? Czy no, in plus albo in minus? Czy smakuje włoskie jedzenie? Jak to jest już po tych kilkunastu dniach? No bo już pewnie macie troszeczkę dosyć tego samego pokoju, tego samego korytarza. A szczerze mówiąc, to tak nie zwracam uwagi nawet na to, ile minęło czasu. Po prostu żyję z dnia na dzień. Staram się zachować profesjonalizm. Wszyscy się staramy oczywiście. Gdzieś tam jak przychodzi znużenie, to jakby nie zastanawiać się dłużej nad tym, tylko po prostu coś trzeba zrobić, coś trzeba wykonać. Jeśli chodzi o regenerację czy tam rolowaniu, to po prostu trzeba to zrobić i koniec. I tak wygląda tutaj no, jakby to życie, że tak powiem, w tej bańce. Ja osobiście no to tak sobie obrałam właśnie w głowie, że po prostu będę robiła to, co do mnie należy, do samego końca i myślę, że każda z nas do tego tak podchodzi, a nie myśli, że gdzieś tam, ojej, że tu tyle jestem czasu, czy że, no wiadomo, że gdzieś tam to znużenie może się pojawić, ale każda z nas jest na tyle świadoma, że gdzieś tam ten czas sobie zawsze zorganizuje. To co w wolnym czasie najbardziej lubi robić Julka Nowicka? Nie wiem, bo wiem, że niektóre dziewczęta grają w planszówki, inne czytają książki, inne nadrabiają jakieś nauki języków. Czemu ty oddajesz się w wolnym czasie? Ja w sumie różnym zajęciom. Dużo gramy z dziewczynami właśnie w planszówki. Też czytam książkę, gdzieś tam odpoczywam, czyli gdzieś tam spędzam czas na gdzieś tam czy chodzeniu do fizjo, czy tam recovery pump, czy game ready. Staram się gdzieś tam o to dbać. To jeszcze zapytam o tę książkę. To jaką książkę poleciłabyś wszystkim do przeczytania? Oj, nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo to... teraz akurat czytam chyba krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko, tylko nie pamiętam autora. To są takie historie, w których jakby na przełomie gdzieś tam lat autor opisuje, jak gdzieś tam czasami ludzka głupota może spłatać figle i tyle. No, czyli mentalnie, pracujemy nad tą mentalną stroną. Jest pytanie, które miejsce w Lidze Narodów was zadowoli? Top 10? Zadowoli. Takie myślę, że pytanie, na które się nie da odpowiedzieć, bo najbardziej będziemy się cieszyć z tego, żeby nasza gra dobrze wyglądała i żebyśmy z dnia na meczu wyglądały coraz lepiej, a to, na którym miejscu skończymy, no to myślę, że żadna do tego tak nie podchodzi, tylko gdzieś tam patrzy z dnia na dzień na to. Jeszcze zapytam tak o tę siatkarską stronę. Z dnia na dzień pewnie macie zupełnie inny game plan. Jak ty, ile potrzebujesz czasu, żeby tak się przyzwyczaić do tego, co zaplanował na kolejne spotkanie trener Nawrocki? Czy udaje się realizować tę taktykę? Bo wiem, że czasami w meczu to różnie bywa.
Znaczy na pewno myślę, że nie ma z tym problemu, bo gdzieś tam jest mecz za nami, jest kolejny dzień, kolejny przeciwnik, kolejne wideo i każdy gdzieś tam, myślę, się resetuje. Przepraszam? Tego nie widać, tak? Nie, spokojnie. Okej. Gdzieś tam się resetuje, każdy się gdzieś tam resetuje, bo wie, że następne spotkanie jest już następnego dnia i myślę, że ma wolną głowę do tego, żeby na spokojnie przyjąć co nowego, gdzieś tam nowy przeciwnik ma do pokazania. Jeszcze tak zapytam o te twoje przebywanie na wojsku. Czy ty czujesz, że ta gra wygląda coraz lepiej, coraz pewniej, jeżeli chodzi o twoją osobę? Czy czujesz też wsparcie od dziewczyn na boisku? Tak, czuję wsparcie od dziewczyn. Myślę, że tutaj czy to widać, czy nie, to my wiemy, że to wsparcie mamy, każda u siebie nawzajem i że jesteśmy w tym razem. Jeśli chodzi o moją grę, bardzo ciężko mi się ocenić. Naprawdę nie potrafię na razie złapać dystansu i spojrzeć na to z boku, więc nie odpowiem na razie. Wiem, że jako rozgrywający często musisz słuchać uwag od swoich atakujących, to wyżej, to niżej, to szybciej, to wolniej. Czy jest jakiś taki narzekający osobnik w naszej drużynie? Nie, 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 no nikt. Myślę, że każdy po prostu chce, żeby wyglądała nasza gra coraz lepiej i tu nie ma czegoś, to nikt absolutnie nie narzeka, wręcz przeciwnie, każdy chce od siebie dołożyć jak najwięcej i wiadomo, że rozmawiamy o tym, kto jakiej piłki potrzebuje, ale to jest normalne, bo chcemy, żeby to wyglądało coraz lepiej. A właśnie, i teraz pytanie dla rozgrywającej, bo ja nigdy nie grałam na tej pozycji, co nie dziwne. Jak to jest, kiedy na meczu ewentualnie, już teraz abstrahuję, czy to jest w reprezentacji, czy w klubie, ktoś cały czas ci mówi za nisko, za wysoko, za coś tam. Jak wtedy się czuje rozgrywający i co sobie myśli? Na pewno też, jeżeli, nie wiem, no zależy, może w jaki sposób jest to powiedziane, ale to z drugiej strony też nie powinno tak być, bo jeżeli osoba, która dostaje piłki ode mnie, coś ma po prostu do mojej wystawy, to mówi to, a ja to przyjmuję, bo chcę, żeby i ona też chce, i ja chcę, żeby to wyglądało jak najlepiej i żebyśmy obie czuły się komfortowo w tym. No, a jeżeli ja na przykład też nie czuję się komfortowo, to ja też mogę powiedzieć, że kurczę, słuchaj, no może tutaj tak i tak byś poszła. No, i rozumiem, myślę, że tak to... mówisz. Tak, oczywiście, no to są informacje zwrotne, z którymi chcemy się jakby dotrzeć i tutaj otwarcie rozmawiamy o tym i ja rozmawiam i dziewczyny do mnie czy do Martyny Łodowskiej otwarcie mogą powiedzieć wszystko. No właśnie, jak to wasze porozumienie z Martyną Łazowską, bo ona jest młodą dziewczyną, no troszkę młodszą od ciebie, bo przecież ty też cały czas jesteś młoda, wchodzącą do reprezentacji. Jak ty się czujesz w tak młodym wieku, jako ta, która jest odpowiedzialna za wprowadzenie jeszcze młodszej do reprezentacji? Myślę, że na pewno chciałabym, żeby Martyna wyniosła jak najwięcej z tego turnieju i jeżeli by miała cokolwiek, o czym chce porozmawiać, to ja zawsze jestem otwarta i chętna do tego, żeby pogadać, gdzieś tam jakieś wspólne przemyślenia znaleźć. I tyle. I jakby to jest gdzieś tam, są te nowe, młode dziewczyny, które wchodzą i fajnie, że jest taki turniej, z którego właśnie mogą czerpać, bo to są naprawdę, ja pamiętam jak 3 lata temu gdzieś tam wchodziłam, czy 4, pojechałam na pierwszą Ligę Narodów, to są naprawdę no, niezapomniane doświadczenia. I to nieważne, czy gdzieś tam wchodzisz na dwie piłki, czy grasz pół seta, chodzi o całe to całą otoczkę, żeby móc nawet gdzieś tam być w otoczeniu, grać przeciwko tym najlepszym reprezentacjom na świecie, zdobywać świadomość
doświadczenie przy tym, ale przede wszystkim wydaje mi się, że w tym wieku tą świadomość. A czy myślisz, że na tym turnieju jest szansa, żeby właśnie Martyna Łazowska, Czerniańska czy Karolina Druszkowska dostały taką szansę, żeby zagrać całe spotkanie? A to już naprawdę nie jest dla mnie do przemyślenia, bo na pewno trener ma plan i na pewno wie i na pewno sobie wszystko dobrze zaplanował, także ja tutaj absolutnie nie wypowiem się na ten temat. Jasne. No to jeszcze zapytam tak, bo tutaj wszyscy pytają, czy zobaczą Cię w Polsce w przyszłym sezonie, czy w Stuttgarcie, czy to już oficjalne, czy jeszcze nie i skąd ta decyzja? W przyszłym sezonie będę reprezentowała barwy Allianz Stuttgart. Decyzja, myślę, że zmiana otoczenia, zobaczenia czegoś nowego, wyjścia ze swojej strefy komfortu. Troszeczkę złapania może innej kultury i innej ligi. Typowy i rozwój osobisty i rozwój siatkarski. Myślę, że gdzieś tam wyjście ze swojej strefy komfortu tutaj było dla mnie kluczowe też. Czyli stawiasz na język niemiecki jednak. Zobaczymy, co przyniesie czas, ale na razie taką podjęłam decyzję. Nie wiem, czy to tajemnica, to jest jednoroczny kontrakt, czy jakaś dłuższa, że tak powiem, przyjemność pozostania w niemieckiej lidze, czy na razie tylko... Na razie na rok, zobaczymy, co będzie później. Czy jest jakaś liga, w której marzyłoby ci się zagrać, tak jak w większości siatkarek na przykład marzy o tym, żeby wyjechać do Włoch, czy ty też o tym marzysz, żeby gdzieś tam może zastąpić Asię Wołosz w przyszłości w takim Conegliano, czy jest jakaś inna destynacja, która bardziej cię interesuje? Oczywiście, że gdzieś tam zawsze patrzyłam na ligę włoską jako taki przykład, żeby pójść gdzieś, wejść na wyższy poziom, do którego wciąż dążę. I no, myślę, że na pewno chciałabym w przyszłości spróbować swoich sił, ale myślę, że czas pokaże, w którym miejscu będę i mam nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości będę mogła podjąć takie kroki, ale na razie na spokojnie skupiam się na tym, co jest teraz i małymi krokami gdzieś tam myślę trzeba dochodzić do tego swojego celu. Czy jest jakiś rozgrywający bądź rozgrywająca, na którym się wzorujesz? On mi się bardzo podobała zawsze Fofão z Brazylii, już nie gra. Jeśli chodzi o facetów, to Dzeko zawsze mi imponował bardzo. Czyli dużo szaleństwa i tu i tam. Tak, to jest gdzieś tam, no tak, no ja to w ogóle uwielbiam gdzieś tam tą grę Brazylii, jak właśnie z tych czasów Fofão, czy tam troszkę później, jak zdobywały medal w Londynie, w Olimpiadę i 4 lata wcześniej, to gdzieś tam fajna siatkówka, fajnie się to ogląda. No dobrze, to nie zatrzymuję Cię już więcej, bo widzę, że jeszcze jesteś w meczowej koszulce, a więc pewnie jeszcze kąpię tak. Trochę odpoczynku. Trzymam kciuki oczywiście za kolejny mecz, na pewno jutro będzie ciężko, no właśnie, już się na kogoś przygotowujecie, czy jeszcze dopiero wideo w przygotowaniu? Wideo myślę, że już jutro, bo dzisiaj jeszcze musimy gdzieś tam zrobić stretching, rolowanie i w miarę się przygotować ciało na kolejne batalie. A przepraszam, jeszcze ostatnie pytanie tutaj. Najlepsza twoja przyjaciółka z siatkówki to? Martyna Łukasik. A, widzisz, pokojówka, jak to ja nazywam. No i tym optymistycznym akcentem jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Życzę wam dużo zdrowia, odpoczywajcie i oby ten jutrzejszy mecz no, był zakończony z takimi samymi uśmiechami na twarzach jak ten dzisiejszy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No to cóż, Julki już z nami nie ma. Myślę, że odpowiedziała na wszystkie wasze pytania, na moje na pewno tak, a no może nie na wszystkie, ale na większość tak. Ja nie jestem Ania, do pana Norberta.
Tak, i z mojej strony as na pewno dla Martyny Łukasik oczywiście za te dobre granie, za asy, za przełamanie. No i też myślę, że może nie asik, ale taki jakiś plusik dla Martyny Łazowskiej za te wejścia, bo w połączeniu dzisiaj z Magdą Stysiak to mogło się podobać. Mnie, jeszcze raz będę podkreślać, podobały się bardzo te wrzutki do Klaudii Lagierskiej. No i to w zasadzie na tyle. Jeżeli zadawajmy trudniejsze pytania, podsyłajcie pytania, jeżeli takie macie, to od razu je będę wysyłać. Ja wiem też, jak to jest z tej drugiej strony, także no, chyba jednak troszeczkę biorę poprawkę na to, że życie niestety nie jest takie łatwe, jak się tam stoi na boisku. No to by było na tyle, zapraszam Was na jutro. Jeszcze nie wiem, kto tym gościem będzie, czekam na odpowiedzi od dziewczyn, ale mam nadzieję, że spotkamy się tak jak dzisiaj na godzinkę z kawałkiem po meczu. Do zobaczenia! Thank you.